Wie pan, ja jestem wypowiadam się jako lekarz i konsultant wojewódzki. No z mojego punktu widzenia, z mojego prywatnego punktu widzenia, bo tak się mogę wypowiedzieć, no jeśli nie wysyłam, zastanawiam się nad olimpiadą za 3 miesiące i tak dalej, ja nie sądzę, że przy braku kampanii wyborczej jako obywatel, gdzie nie mogę porównać wypowiedzi równe, to jest w ogóle strefa surrealizmu, to się wyrwało spod w ogóle kontroli. To jest niemożliwe z mojego punktu widzenia. To chyba będzie nieetycznie dla Polaków, jeśli zmęczonych, zmiażdżonych tą epidemią, która nie jest taka wielka, ale psychicznie, częściowo zakażonych, a częściowo niezdolnych w ogóle do pójścia do komisji wyborczych. Jak państwo zorganizujecie? Tak patrzyłem z boku na to wszystko. Jak zorganizujecie komisję wyborczą? Kto będzie tam siedział? Chyba że wybory mają być fikcją, no to nie jest Gwatemala. Przy całym szacunku do Gwatemali. Ale to jest moja prywatna opinia, niezależnie od służbowej.